Sprawdzamy, co tu dzisiaj. Update z Maćkiem. Minus 8 kg. Tak, Maćku? No, zgadza się. Zgadza się. Sprawdzimy dzisiaj. Maciek nie trenuje pod moim okiem, więc sprawdzimy dzisiaj przysiad, martwy, wyciskanie. Bo od przyszłego tygodnia nowy plan. Ale no, robi postępy Maciek. Bardzo długo nic nie nagrywaliśmy, bo jest nowe studio, było dużo roboty. Maciek się przeprowadzał, ale dzisiaj posprawdzamy, co jest 5. Skarpetki pod kolor maty. Dobrze, Maciek. Fitness plażowe, tuż, tuż. Untiti. Właśnie musimy jeszcze FIFA podpisać. Chwyć ją i spróbuj oderwać tylko 3 cm od ziemi i trzymaj tą pozycję. Ściągnięte łopatki, głowa przedłużenie. Patrz w ziemię, patrz w ziemię, patrz w ziemię. Jeszcze niżej głowa. Okej. Okay. Odkładamy delikatnie, hop. Ale 5 razy tak zróbmy, dobra? Odklej ją, tak, 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 tak. Ale tak delikatnie tak, do góry? Tak, 3-4 cm odklej ją tylko, do góry, hop. Same nogi pchają. Łopatki ściągnij, wpychaj klatkę między barki, głowę zostaw na dole. Dobra, i wracasz. No, wysoko, wysoko wynieś. 5 cm, trzymam. Łopatki ściągnij, głowa zostaje na dole, patrzy w ziemię. Odkładam. I teraz 5 pełnych powtórzeń. Tak jest. Kolanka lekko otwarte, ściągaj ją na siebie, biodro w dół i wciskaj teraz. I wciskaj, ciach, dobra. Za kolanem pamiętaj, biodro idzie do niej. Sztangi. Pozycja dobra, ściągnij łopatki. Nogi pchają, pierwszy ruch, mocno. I wciskaj. Dobra, trochę za bardzo przysiadowo, ale okej. Okay. Biodro w tył i już idę w dół, idę w dół, idę w dół. Cała pozycja idzie w dół. I wciskaj, hop. Dobra, ściągaj, ściągaj i w górę, hop. Dobra, u góry Maciek, łopatki ściągnij, ale w tył. Nie podnoś barków do góry. Maciek się tu przeciera z 70, co on robi, powiesz o tym, ile byś wyjebał razy 70? Z 200. 200, 300 razy, co? To uczucie, gdy ty robisz maksa, a kolega na tym się rozgrzewa. Ja czuję takie codziennie. Ciąg. I naciągaj na siebie. Dobra, koń siły ma, tylko jeszcze trzeba go kurwa poprzestawiać, ale 90, już, luz. Trzeba to poprzestawiać, kilka treningów musimy zrobić, Maciek. Strajtów pyta, ile tu jest. Zrób tak, jak tą drugą 90, której nie nagraliśmy. Wykorzystaj nogi mocno. Ściągnij łopatki. Dobierz powietrza. Łopatki ściągnij mocno, plecy już aktywne. Dobra, mamy ładnie nagrany błąd do analizy. Okej, okay, ale paka poszła. Dawaj, synu. Nie mów do mnie, synu. Jest. A jaki kurwa żartownik już. Pakę wyjebał, już kulturysta wielki. Dawaj. Nogi inicjują ruch. Naciągaj na siebie. Co do samego martwego ciągu, to możecie zobaczyć, że Maciek po prostu nie miał świadomości tego ruchu i muszę przyznać, że w swojej karierze widziałem znacznie gorsze próby, a pokazanie mu kilku wskazówek przełożyło się na znacznie lepsze wykonywanie tego ćwiczenia. Dobra, okej, żebyś na lekkim napięciu siedział. Mniej głębokości ruch. Okej, dobra. Tak jest. I cały czas napięcie jest na dole. Nie puszczasz całkiem, bo cię sztanga wtedy zgniata. Dobra. O to chodzi. Znacznie lepiej. Dobieraj powietrza dużo przed przysiadem każdym. Ciach. I wciskaj do góry. Tak jest. Kolana aktywnie cały czas otwieraj. Maciek mówi, że najwięcej przez pierwsze chyba 3 tygodnie robił Maciek przysiady na boksa. I w forum pamiętam jeszcze wcześniej, jak robił z piątką jedną na sztandze i go tak to sromotnie męczyło, że na 8 ruchów to te nóżki mu latały. No, a wiadomo, że przy większych obciążeniach, co się pojawia klasycznie, że kolana się schodzą trochę do środka, więc wprowadzimy trochę tam takich ćwiczeń, żeby to poprawić. Siadaj, mistrzu. 3 ruchy. 2 solidne kroki odchodzą. Dobierz powietrza. Znowu dobierz. I ostatni. Powietrza dobierz. Dobra. Stojaczek. Przy
przysiad zrobiony, martwy zrobiony, teraz będzie ława, ale u Maćka trzeba zazwyczaj tą protrakcję barków zbijać, więc to zrobimy i jeszcze pokażemy Wam dwa ćwiczenia, no trzy ćwiczenia aktywacyjne, jedno mobilizacyjne, dwa aktywacyjne przed wyciskaniem na ławie, może się komuś z Was przydadzą, na pewno są bardzo, bardzo dobre. Tak, trzymamy sobie ketla, ściągamy tą łopatę, nogi mogą być zgięte w kolanach, możecie neutralnie trzymać miednicę. Najważniejsze jest to, żeby wciskać mocno łopatki w matę, w ziemię. Maciek jest skupiony, uśmiech nie schodzi z twarzy. Dobra, i teraz tak, możecie sobie wykonywać lekką rotację. Hop, i w tej rotacji utrzymujemy sobie, powiedzmy, odważnik 45-60 sekund. On niech wciska, lekko nam zbije tą protrakcję. Potem oczywiście analogicznie robimy to na rękę drugą. Jakby to powiedział ładnie Marcin, możemy robić dezorientację wzrokową, czyli staramy się utrzymać odważnik w jednym miejscu, zabierając sobie kompozyt wzrokowy, czyli Maciek patrzy na ketla, ketl sobie stoi w miejscu nieruchomo, Maciek patrzy gdzieś tam w bok, ketl też się w ogóle nie rusza, ale staramy się odkręcić głowę na bok całkiem. O, zostajmy przy tym na razie, Maciek. Dobra, przytrzymaj. Dobra, i tak jak teraz, to nie ma w zasadzie sensu, co robisz, Maciek. Spróbuj ściągnąć mocną łopatkę i położyć bark całkiem na macie. Całkiem go ściągaj. O, to chodzi. Teraz to trzymaj, tak? Jak teraz jest ok. W tej płaszczyźnie to utrzymaj. Lekka rotacja, garstek trochę dokręć. Dobra, i trzymaj. I wciskaj cały czas łopatkę i bark w ziemię, w matę. Tak jak wcześniej trzymałeś, to jest trzymanie dla trzymania. Teraz to jakąś funkcję zrobi. Być lekko. Małym palcem ją odciągam. Pierwszy ruch jest mocne ściągnięcie łopatek do tyłu. Ściągam. Wypuść najpierw ręce obie do przodu. Tak jest. I ten ruch pierwszy ściągam. Hop. Teraz rozciągnij na wysokość klatki. Trochę niżej. Tak jest. I mały palec ciągnie do tyłu. Małe palce do ściany. Tak jest. I wracam teraz. Powoli puszczam. Powoli. Całość. I znowu ściągnij. Hop. I rozciągaj. Przytrzymaj chwilę przy klatce. Bardzo powoli wracam. Powoli. I znowu. Ściągnij łopatki do tyłu mocno. Hop. Tak jest. I rozciągaj. Myślę, że to ćwiczenie możecie znaleźć pod nazwą Scapula Stabilization. Zaczyna na chwyt i wypuszczone barki. Teraz ściągam łopatki w tył. Mocno ciągnę. Proste ręce przekręcam na neutralne. I znowu wracasz. Puszczasz wszystko. Tu wszystko ściąga. No i wracaj. Hop, dobra. Klatka wchodzi między barki i puszczam. Jak jest mały opór, to się oddal trochę do tyłu. Jak jest taki, żeby po 10-15 ruchach było czuć, że coś robisz. Tak jest. I to wypuszczasz. Ściągaj tu. O, proste ręce, przekręć na neutralny. Dobra. Największy problem u Maćka był właśnie taki, że w momencie wyciskania barki szły w mocną protrakcję i się odklejały od ławki, więc teraz cały czas pracował nad tym, żeby tak nie było, żeby to zniwelować, ten ruch. Szczególnie przy jakimś większym obciążeniu to się pojawiało, że zawsze był ten ruch taki mocnego wypchnięcia i wtedy cała pozycja się nam psuła. Nie może się nie udać. Dobra. Chłopie. Dziwka była, jeszcze po 10 kg idzie. To ściągnął, ale na treningu i tak sam ściągasz to. Radek czasem pomaga. Prosił, żeby wspomnieć. Wspomnieć o Radku? No, no Radek, no. Czersi. Dobra, lecimy. Trzymaj powietrza, dobierz. I odpychaj. Stojaczek. Chłopie. Robimy 9-5 i stówkę. Dobra. I jedziesz. Mocno, hop. Góra, i wciskaj. Góra, góra. Dobra. Przytrzymaj chwilę ją. I jedziesz. Góra, góra, góra. Dawaj, góra, dawaj, góra. dawaj mocno. Sam. Pięknie łokcie flarują. Dobra, na tym zakończymy, ale rozdziewiczyłeś ją. Łokcie flarowały galaretką, ale poszła stuwa. Nie, to przez to, że miałeś tak nałożone tu dużo. Jakbyś miał dwie dwudziestki, to by poszło pięknie. Nie no, żartowałem, ale dobrze.
To do samego wyciskania to myślę, że pozycja też została bardzo poprawiona. Zobaczcie, że tutaj Maciek leży całkowicie plackiem na ławce. Nogi są w ogóle nieaktywne i za każdym razem, gdy wyciska sztangę, jest bardzo mocna protrakcja barków. Dobra, więc jak widzicie, Maciek sobie jakoś radzi na przełomie tych 7 tygodni, 8 w zasadzie. Zgubił 8 kg, co jest dla nas zadowalającym rezultatem. Sprawdzam sobie właśnie tutaj plan. Maciek miał 185 g białka w dni treningowe, trochę mniej niż 300 g węglowodanów, w dni treningowe trochę więcej niż 300, 80 tłuszczy, chciał 4 posiłki, miał 4 posiłki, były to różne rzeczy, raczej normalne, jajecznica, omlety, klasyki kulturystyczne, czasem jakaś tortilla, czasem jakiś shake, chyba jego zdecydowanie najulubieńszym posiłkiem była ryżanka, którą kiedyś mu zrobiłem, bo nie wiedział, jak ją zrobić. I jak mu ją zrobiłem, to chyba ją polubił, aczkolwiek z tego, co mi mówił, to później robił ją i tak na swój sposób. To, że się pojawiają jakieś tam, na co dzień Maciek nie trenuje pod moim okiem, to, że się zdarzają jakieś tam, nazwijmy to, problemy, to jest rzecz normalna. On dopiero świadomie trenuje jakiś tam czas. I to, że nie wiem, zbyt szybko czasem wyprostuje się w biodrach, robiąc martwy ciąg, jeszcze nie do końca ma ten ruch ułożony w głowie, to, że czasem robiąc przysiad odejdzie ze stojaka 4 czy 5 kroków zamiast dwóch, nie ma jeszcze 200 kg na sztandze, to są rzeczy normalne. Na pewno teraz Maciek przejdzie na, myślę, że zrobimy 5 treningów w tygodniu, siądę zaraz do planu dla niego, wieczorem go omówimy, bo do mnie wpada na mecz. I myślę, że dla niego było dosyć dużym zaskoczeniem to, że pracując na zakresach, nazwijmy to, hipertroficznych, czyli skala między 8 a 10, w zasadzie dużo ósemek Maciek robił, zbudował jakiś pewien poziom siły. Dla niego to było czymś zaskakującym. Myślę, że dla wielu z Was to nie jest zaskoczenie, że nie pracując stricte na zakresach siłowych budujemy tylko siłę. Wiadomo, że osoby, które trenują trójbój, robią jakiś picking, tapering i tam jest mnóstwo różnych szeregów, które mają doprowadzić do tego, żeby ta jedynka wywindowała się na jak najwyższy możliwy poziom w danym momencie. U Maćka nie, te jedynki były po prostu czymś, myślę, że dla niego ciekawym. Podniesienie pierwszy raz stówki, ja wiedziałem, że jest w stanie to zrobić po tym czasie, po tym planie. To było coś fajnego. Tak więc myślę, że to zacieranie się tych skali powtórzeń między 5 to czysta siła, 8 to już nie do końca czysta siła, no to wiadomo, że na każdym zakresie powtórzeń będziemy budować kilka aspektów. Wiadomo, że na takich bardziej konkretnych planach będziemy bardziej skupiać się nad konkretnymi rzeczami, ale myślę, że dla Maćka było to dużym zaskoczeniem. A tak jak wcześniej wspominałem, chociażby robiąc przysiad, który nie był jeszcze dobrze dopracowany, Maciek na 30 kg, uwierzcie mi, naprawdę miał dosyć spore problemy. Co do tych maksów, które robił, to one, no może ława była już tak skrajnie, bo tam wyflarowały trochę łokcie i jakby dokładanie dalej nie byłoby niczym mądrym. Co do martwego ciągu, to myślę, że jeszcze spokojnie kilka, a może nawet kilkanaście kilogramów by był w stanie dołożyć na tą jedynkę, ale też uważam, że to nie ma w ogóle teraz sensu. I na przysiad też. Zależało mi, żebym ja zobaczył, jak on się przy większych obciążeniach spisze, jak się zachowa. Tak więc w przysiadzie to tam myślę, że spokojnie jeszcze kilkanaście kilogramów było zapasu, ale jakby bardziej mi zależało na tym, żeby wykonywał dane wzorce ruchowe, dane ćwiczenia po prostu w większym zakresie powtórzeń, dlatego żeby ich powtarzalność była większa, żeby tych ruchów wykonał na treningu więcej, bo myślę, że to przełożyło się na ten moment dla niego na to, że te ruchy sobie gdzieś tam zapamiętał i cieszę się, że zapamiętał je w miarę dobrze. Myślę, że jakby trenował pod okiem jakiegoś trenera, nie mówię, że pod okiem moim, jakby trenował pod okiem jakiegoś trenera, to myślę, że jeszcze bardziej świadomie by do tego podszedł, bo czasem wiem, że zapomina o ćwiczeniach aktywacyjnych, mobilizacyjnych, a dla niego to będzie podstawa. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało, dopingujcie dalej Maćka. Myślę, że kolejny odcinek już będzie nieco szybciej. Postaramy się na nowym planie zrobić kilka konsultacji treningowych, więc przy okazji tych konsultacji będziemy rozwikłać różne problemy. Więc wtedy będziecie też mogli pytać, będę się starał robić to tak, żebyście mieli jak najwięcej z tego pomocnych rzeczy. No, także myślę, że przerzucę też Maćka na liczenie kalorii, bo ma taką pracę, że czasem jest bardzo dużo w trasie, więc wiem, że czasem sprawiało to dosyć duże problemy.
No i co? I tyle chyba. Tak więc oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Nie dla mnie, dla Maćka. Kawał dobrej roboty. Myślę, że udowodnił przede wszystkim sobie, że się da. Trzyma się bardzo skrupulatnie, się pilnuje. Jeszcze nie podpisywaliśmy dokumentu odnośnie PlayStation, ale myślę, że nie będzie to potrzebne. Trzymamy kciuki i widzimy się w następnym odcinku.